Jesteśmy tu nie po to, żeby wyrazić swoje oburzenie i swój protest. Jesteśmy oburzeni. Jesteśmy tu po to, żeby ten haniebny proceder powstrzymać. Długo pan się uczył tego? Ile dni pana przygotowali do tego? Czy pan tak z głowy od siebie mówi to? Proszę pani, pana, ja proszę pana obserwuję, ja pani. Znam wasze zachowania. I cóż, czekali i doczekali się, kiedy kodowce, postkomuchy nareszcie wdrapią, wpuszczą swoje pazury w miesięcznicę smoleńską. Bo tak patrzeć na to już co miesiąc, koledzy pisowcy normalne sól ziemi polskiej uszanowuje, gada bardzo potrzebnie dla Polski rzeczy na miesięcznicę smoleńskiej. A reszta Polski trochę tak się ostyła i po tych wydarzeniach letnich, jesienią, kiedy kodowcy, szmodowcy, paskudowcy, pedalowcy różne odczuli, że u nich trochę pruje ich władza, ich niby autorytet po tych aborcjach, tam różnych tych protestach i teraz to trzeba wykorzystywać i trzeba gdzieś jego zastosować. I ich mózgi, te kodowskie, widzą, że są na przestrzeni taka rzecz, jak coś takie, gdzie oni mogą swoje gówno to wykorzystywać. I widzą, że temat taki na ich rozum, debilny, temat niby to kontrowersyjny, ekshumacja. Trum smoleńskich, tam gdzie porzucane ciała inne. I teraz oni plecą takie to paskudstwo swoje i myślą, że to tym coś oni weźmą jakieś ratingi, bały na tym. Na pierwszy rzut oka tak by i to i byłoby, gdyby na nich zaczęli rzucać się byle kto, bić ich. Wtedy ich to motłach, ta beliberda, ta paskudstwo gadania, wszystko ta kodowskie na tej miesiącznicy, na tej preskonferencji, automatycznie by przetworzyła się na coś treściowego. Ich przemówienie to gówno, bo to muchy na dupie osła, który im to polecił, żeby oni to paskudstwo wymyślili. No to tak można dojść i do tego, że oni będą latali za biegłymi ekspertami, kryminalistami, którzy na przykład szukają ciała Ewy Telman. W Poznaniu mi się wydaje, to wydarzyło się. I będą biegać i krzyczeć. To poruszenie praw człowieka. Nie trzeba ją szukać, nie trzeba badać jakieś części ciała, tkanki. Nie. Ktoś nie chce, zabójca tego nie chce, to jego prawa człowieka naruszają. Nie trzeba tu. I zrobią taką preskonferencję, tam biegli cię, szukają ciała zginęłej Ewy Telman, a tutaj oni robią preskonferencję i mówią, że wy naruszacie, bo są taka nauka jak patopsychologia, wy naruszacie prawa tego podejrzewanego, bo on jeszcze nie osądzony i nie trzeba szukać te tkanki, bo to wrednie bardzo działa na prawa jego człowieczy i on jeszcze nie osądzony, a szukają jego ofiary i to naruszenie praw jego człowieka. Trzeba do Europarlamentu wnieść tą propozycję, żeby usunąć od władzy was. To tak wygląda i nie tylko tak. Bardzo wiele wątków w tym bzdectwie, tym kodowskim, co oni niosą. I to fajnie, to na rękę nareszcie pisowców tą miesiącznicę, nie tak jako taki czarny patos tylko, bo to co miesiąc ludzie mogą tak troszeczkę, no nie to co zmęczyć się, a tam święta, u kogoś tam swoje sprawy. A tutaj trzeba naprężać swój mózg i odczucia, żeby to odczuć w sobie, wnieść jako to tragedia polska.
I ci kodowcy w tym dopomagają, ale oni dopomagają w tym ze złym umysłem, ale z tego umysłu Bóg daje tak, że to idzie tylko na rękę dziełu prawemu, prawidłowemu, które jest honor polski i honor ojczysty, polski honor. I żeby nie było u Polaków złudzeń z tym pojęciem, co to i kto to posткоммуniści. Ja powiem, kto to. To путиновська Росія. І чикадовці зараз виконують полицення і план тієї путиновської посткомуховської Росії в заметанню пристемства Смоленського, забуйства путиновського під не то, що диван, а просто винищення і вичирання тієї катастрофи забуйства з мозгу, з хонору, честі, годності і серця Polski jako państwa i z serc Polaków, jako nośników tego państwa. Polskie. Nareszcie doczekali się idiotów kodowskich na miesiącznicę smoleńskiej. Naprzeciw Kaczyńskiego, niezależnie od tego, czy on i jego prawo będzie na to zezwalać, czy też nie. To jest naszym zdaniem jedyny sposób obrony podstawowych demokratycznych swobód. Dziękuję bardzo. Dlaczego pan się protestuje przeciwko ekshumacjom, skoro już wiemy, że doszło do zamiany? Nie jestem upoważniony do składania deklaracji w imieniu rodziny się o to upominały. W imieniu rodzin, Dodatkowe ekshumacje. Jeśli pan pozwoli, ja pana słucham cały czas. Odpowiem na pytanie. Proszę bardzo. Dziękuję panu bardzo. Nie sądzę, że Paweł Deresz na przykład, który protestuje przeciwko ekshumacji grobu swojej żony, podtrzymywał ten protest, gdyby się dowiedział, że w tym grobie leży czyjeś inne ciało. Umówmy się. Paweł Deresz protestuje przeciwko profanowaniu grobu jego żony i przeciwko odbieraniu spokoju jemu samemu, który mu się należy całkiem po prostu. Protestuje jak dotąd bezsilnie. Jeżeli komukolwiek w drodze jakiegokolwiek postępowania karnego zarekwirowano by w charakterze dowodu rzeczowego na przykład paczkę papierosów, ten ktoś może się odwołać do sądu. Prokuratura Krajowa tego prawa odmawia w przypadku ekshumacji. To jest skandal. Jeżeli rzeczywistym powodem tych ekshumacji jest troska o to, by właściwe ciało spoczęło we właściwym grobie, to pierwszymi, których należy pytać o zdanie w tej sprawie, są właśnie bliscy tej zmarłej osoby. Tu mamy oczywiście do czynienia z sytuacją, w której zdanie bliskich jest całkowicie ignorowane. Na temat stanu prawnego z tym związanego wypowiadał się już Rzecznik Praw Obywatelskich. Ja podzielam w całej rozciągłości to zdanie. Jakie ma pan oczekiwania wobec tej dzisiejszej manifestacji? Oczekiwania mam takie, że jeżeli będziemy tu stać naprzeciwko Kaczyńskiego, który pokazał to dowodnie, tchórzy, nie wytrzymuje naszego wzroku, ani tej prawdy, którą mu przed oczy przedstawiamy. Jeżeli to będziemy stać wbrew panu posłowi Kaczyńskiemu, to może powstrzymamy wbicie w ziemię kolejnej łopaty i kolejne uderzenie kilofa w czyichś nagrobek. Jesteśmy tu nie po to, żeby wyrazić swoje oburzenie i swój protest. Jesteśmy oburzeni. Jesteśmy tu po to, żeby ten haniebny proceder powstrzymać. To, czego dopuszcza się pan poseł Kaczyński, odbiera mu ostatni powód, by uznawać żałobny i religijny charakter tych ceremonii. Tu nie chodzi o żałobę i nie chodzi o religię. Długo pan się uczył tego? Ile dni pana przygotowali do tego? Czy pan tak z głowy od siebie mówi to? Proszę pana, ja pana obserwuję, ja znam wasze zachowania.